Pana najnowszym filmie Młyn i Krzyż łączy Pan malarstwo z esejem o sztuce. Jak doszło do realizacji tego projektu? Michael Gibson, taki światowej sławy historyk sztuki, specjalista od Petera Bruegla, zobaczył mój film w Paryżu, film Angelus. No i on się zakochał w tym filmie, zobaczył go kilka razy. No i dał mi swoją książkę pod tytułem Młyn i Krzyż. Ta książka jest analizą obrazu Petera Bruegla Droga na Kalwarię, największego obrazu, jaki namalował Bruegel, który znajduje się w Kunsthistorische w Wiedniu, w słynnej sali Bruegla, sali 10, gdzie jest między innymi wieża Babel, Zima, ulubiony obraz Tarkowskiego. Ja w ogóle zaczynałem jako malarz, ponieważ zamiast malarstwa zacząłem tworzyć kino. To został we mnie taki trochę żal za malarstwem. On się uwidacznia w komponowaniu kadrów, w sposobie mojego podejścia do filmu. Przeczytałem to zafascynowany, spotkałem się z Gibsonem i Gibson powiedział, dlaczego ja mam jakieś pieniądze odłożone w Belgii, może byśmy zrobili z tego film dokumentalny. Ja mu powiedziałem, ja nie robię filmów dokumentalnych, ale na tyle zafascynowała mnie jego książka, że zróbmy fabułę. Ja mówię, jak to, jak możemy zrobić fabułę z analizy dzieła sztuki? No to jest absolutnie karkołomne przedsięwzięcie. No, powiedziałem, że lubię karkołomne przedsięwzięcia, bo to właściwie jest najciekawsza strona życia. A porywać się na coś, co jest imponderabilium, czymś, co jest transcendentne, co jest trudne do uchwycenia, co jest unikalne. No i od słowa do słowa, rozmawiając z nim, przyszła do mnie taka wizja, w której zobaczyłem, że jest ogromna taka przestrzeń usiana postaciami z Bruegla. Ci ludzie idą, właśnie w drodze są na Kalwarię i stopniowo nieruchomieją. I zobaczyłem taką wizję ogromnego pejzażu z tymi ludźmi, z nieruchomiałymi, i że ta kamera wędruje między nimi od twarzy do twarzy i jakoś wchodzimy w historię tych ludzi. No ten obraz, ta wizja, którą miałem podczas rozmowy z Gibsonem, ja mu to przekazałem i mówię, słuchaj, to musimy chyba tak zrobić, że skoncentrujemy się, wybierzemy około 9 osób, pójdziemy śladem tych osób, zawrzemy to w takiej jedności nie tyle miejsca, co czasu, że to się dzieje w obrębie tego jednego dnia, gdzie ci ludzie idą, stają, nieruchomieją, to jest ten punkt centralny filmu, po czym jak gdyby toczy się aż do finału. Młyn i Krzyż to również niezwykłe przedsięwzięcie technologiczne. Od prac nad storyboardem, po pracę z kamerą Adama Sikory, aż po postprodukcję. Proszę powiedzieć o tej technicznej stronie realizacji. Zdjęcia robiliśmy wspólnie, we dwóch, Adam Sikora i ja. Adam jest mistrzem świecenia i szczególnie jego rola była niezwykle przydatna we wnętrzach. On potrafi jak nikt oświetlić wnętrze. Ja natomiast komponuję te kadry i no jakby pani zobaczyła stan wyjściowy, te kadry były bardzo surowe. Natomiast ja spędziłem 2 lata już potem postprodukcji razem ze studiem Odeon, gdzie no po prostu budowaliśmy kadr po kadrze z warstw, kolejnych warstw. Ja również byłem w zeszłym roku w Nowej Zelandii. Miałem tam wykłady na 2 uniwersytetach. Tematem był ukryty język symboli w sztuce i no, jeżdżąc po Nowej Zelandii zobaczyłem te niesamowite formacje chmur nad południową wyspą i pomyślałem, to jest takie niebo rzeczywiście jak z Bruegla. W związku z tym wynająłem tam operatora i kamerę i razem żeśmy nakręcili różne sekwencje chmur, żeby właśnie w warstwie tych nieb połączyć to nawet częściowo z tymi niebami, które są
namalowany przez Bruegla. No to jest bardzo skomplikowany benedyktyński proces łączenia wielu, wielu warstw. No klasycznie rzecz biorąc, osoba na pierwszym planie często jest blueboxowa i tutaj bluebox bardzo utrudnia życie, bo trudno jest wykluczować z blueboxu, o wiele lepiej kluczować z greenboxu, ale dominanta kolorystyczna kostiumów i obrazów Bruegla jest zielona, więc nie mogliśmy użyć greenboxu. Znaczy patrząc na ten pierwszy plan trzeba było sfotografować i znaleźć pejzaże w realu, które odpowiadają pejzażom brueglowskim i po fragmencie je nakręcić, żeby był widoczny ruch drzew, ruch, no wiatr przede wszystkim animuje przyrodę. No i to się musiało w różnych, ponieważ Bruegel łamał perspektywy. Tam nie ma jednego punktu widzenia, taka klasyka włoskiego renesansu. Tam są perspektywy połamane. No, niektóre są tak absurdalne, że nie, dopiero przy analizie komputerowej widać, jak on te perspektywy łamał i naginał, żeby zawrzeć no, w stosunkowo małej przestrzeni duże uniwersum. Po czym wprowadzaliśmy na dalsze plany pejzaże z Petera Bruegla. Znaczy wykopiowaliśmy jakieś fragmenty odległych przestrzeni z Petera Bruegla, no a za tym były animowane nieba, częściowo z Nowej Zelandii, częściowo Petera Bruegla. No, niezwykłe to, niezwykłe przedsięwzięcie. Ja zresztą pokazywałem takie pierwsze 20 minut naszych prób w Weta Productions, czyli tej firmie w Wellington, która wyprodukowała Władcę Pierścieni. No i oni byli pod ogromnym wrażeniem tego nowum technologicznego, że my do budowania przestrzeni użyliśmy no, mistrza, jakim jest Bruegel, że nie robił to współczesny człowiek, który tam malował jakieś tło i to się używa we współczesnych animacjach komputerowych, tylko że to wynikało z estetyki i z konstrukcji wielkiego mistrza Petera Bruegla. Także to było takie taniec chłopski z Peterem Bruegglem pod pachę. W filmie zagrali tak znani aktorzy jak Charlotte Rampling, Michael York i Rutger Hauer. Proszę opowiedzieć o tym, jak udało się pozyskać ich do współpracy. No generalnie rzecz biorąc, ci ludzie chcieli ze mną pracować, ponieważ oni widzieli moje wcześniejsze prace. Charlotte Rampling widziała w Muzeum Jeu de Pomme w Paryżu moją instalację pokoju Saren i no i mówiąc dosłownie, zakochała się w tym pokoju Sary, napisała mi wspaniałego maila, że jeżeli, że ceni mnie jako artystę i że jeżeli będę przystępował do jakiejkolwiek produkcji, to żebym o niej pamiętał. No i tą następną produkcją, do jakiej przystępowałem, był właśnie Młyn i Krzyż, zaprosiłem, ona się zgodziła. Kończyłem z nią dzień zdjęciowy, a miałem cały czas ze Sztokholmu, z festiwalu w Sztokholmie filmowego telefony, czy Charlotte Rampling przyleci na czas, bo król Szwecji będzie jej wręczał nagrodę za całokształt. I ci Szwedzi byli, czy ja ją wypuszczę, czy nie wypuszczę i tak dalej. No oczywiście, że ją wypuszczę, no co ja będę z królem Szwecji. Jeżeli chodzi o Michaela Yorka, to jego żona jest artystką, fotografem i zaciągnęła go na moją retrospektywę w Muzeum Modern Art w Nowym Jorku. No i też przejęli się tym, co robię i również jak gdyby wyrazili wolę, czy też on wyraził wolę współpracy, zresztą ona też, współpracy ze mną przy jakimkolwiek tytule. No i ja akurat miałem dla niego rolę, ponieważ Michael York jest takim Englishmanem, więc takiego bankowca, którym postać rzeczywista z historii, Jongeling. On zakupił drogę na Kalwarię, a także wieżę Babel. No a jeżeli chodzi o Rutgera Hauera, no to jak pomyślałem, jak powinien wyglądać Bruegel, to pomyślałem o Rutgerze Hauerze. I tak zacząłem myśleć, no dobra, jaki aktor, tak sobie ugryzłem się i powiedziałem, w język, powiedziałem, po co mam szukać jakiego aktora, jak ja go widzę jako Rutgera Hauera, to zaproszę go do udziału w filmie, zadzwonię do jego agenta.
Oczywiście no, przechodzenie przez agentów hollywoodzkich przy takim budżecie, jakim ja dysponowałem, jest drogą przez mękę. Ale on, będąc Holendrem, okazał, znaczy przeczytał scenariusz, jego ten scenariusz wziął. I zadzwonił do mnie tak z nienacka i chyba mnie trzymał z 2 godziny na telefonie, wałkując, analizując. Ja zgłupiałem, bo ja go trochę miałem jako takiego aktora akcji, czegoś, no nie doceniłem. W każdym razie jego podejścia do tego. Proszę powiedzieć, czym dla pana jest tytuł Młyn i Krzyż? 2 skrzyżowane ramiona w formie aktywnej. No, załóżmy krucyfiks na oś, która się będzie obracać dookoła. To wyraża różnego rodzaju stany, no, cykliczność przede wszystkim. To znaczy, że jeżeli Bruegel maluje ofiarę Chrystusa Anno Domini 1563, to znaczy, że to cały czas jak gdyby koliście powraca, ten sam temat, ta sama pasja. Tu paradoks całej sytuacji i być może głębia tej sytuacji jest, że ci, którzy krzyżują, to są katolicy hiszpańscy, prawda, którzy rozprawiają się z protestantami, pomimo jednego Boga, jednego Chrystusa i tak dalej. Zresztą u Bruegla, wie pani, jest cała symbolika polegająca na tym, że on namalował coś szaleńczego, coś nie do pomyślenia dla jemu współczesnych. Mianowicie zbudował w obrazie w punkcie centralnym gigantyczną skałę i osadził ten młyn na tej skale. I teraz kto kiedykolwiek by zbudował młyn na skalę? Przecież to jest pure nonsense. W jaki sposób dystrybuować tą mąkę? Jak tam wejść? Jak tam dojść? Przy pomocy taterników, alpinistów, linami, ale to przecież jest ogromna skała, więc to jest absurd, ponieważ jemu nie chodziło o praktyczny aspekt funkcjonowania młyna, tylko o jego symbolikę. A symbolika jest taka, że skała to jest skała, wybudujesz swój kościół na skalę. Młyn jest tym kościołem, ponieważ jego śmigła ma tylko, jakby jest skrzyżowane śmigło, więc wiadomo, że to jest ten cross, ten krzyż, a młynarz symbolizuje najwyższego.